Mam nadzieję, że się za mną stęskniliście, bo nie nagrywałem odcinków Markowski czyta od września zeszłego roku. Ten jest 37, Markowski czyta część 37 i jest o bardzo ważnej książce, ale zanim o książce, to chciałbym krótkie oświadczenie, krótką informację, dlaczego w ogóle czytam książki i co to dla mnie oznacza, bo często padają takie pytania. Po co ty czytasz te książki? Nie masz na to czasu? Czasami ktoś powie, wiesz, ale życie nas uczy doświadczania, a w książkach co tam znajdziesz? Więc odpowiadam, mamy jedno życie, wszyscy. Wszyscy je sobie doświadczamy, ale dzięki czytaniu książek ja osobiście uważam, że żyję nie jednym życiem, tylko wieloma życiami. To jest też tak, że czytasz historię ludzi, czytasz ich czasami całą historię życiową, w której dzielą się z tobą przeżyciami, doświadczeniami, coś w życiu osiągnęli albo odebrali jakąś mega doświadczającą lekcję z życia i ty możesz uczyć się szybciej. Możesz, bez względu na to, czy to są książki rozwojowe, czy to są historie, czy to jest beletrystyka, czy to jest, ja uwielbiam ostatnio Dicka czytać, Filipa K. Dicka, jego filozoficzno fantasy, science fiction historię, którą wymyśla. Bardzo lubię, dlatego że to mi daje trochę inną perspektywę. Jakby oczami autora danej książki jestem w stanie spojrzeć na pewne rzeczy. Poza tym, po co czytasz? No podnosisz przede wszystkim swoją wartość na rynku. Jeżeli to ciebie w ogóle interesuje i powiesz, że chciałbym więcej zarabiać, chciałbym coś więcej robić, coś więcej osiągać. Czytanie książek jest jednym z takich sposobów. Jednym chyba z najlepszych sposobów na rozwijanie siebie, na wzrastanie, na podnoszenie swojej wartości. Nie chodzi tylko o to, że będziesz w towarzystwie mógł czy mogła zacytować jakieś mądre słowa. Chodzi o to, żeby też sprawdzać pewne rzeczy, które są napisane w książkach, w swoim życiu i ewentualnie uczyć się z nich po prostu. Dlatego, że każda książka to jest autor bądź autorzy, bo czasami to są jakieś historie, na przykład w tej książce, o której będę mówił, są historie wielu ludzi, wiele doświadczeń, czyli krótko mówiąc, kilka żyć różnych ludzi w tej książce i kilka historii, mega potężnych historii. Joe Dispenza, przechodząc tak płynnie do książki, napisał kilka książek. Jedną z nich jest właśnie jest książka zatytułowana Twoje nadprzyrodzone zdolności. Sprawdź, jak wiele potrafisz. I to jest to właśnie, o czym mówię. My wchodzimy w nasze życie z edukacją pobraną od rodziców, od społeczeństwa, często ze szkoły, często z jakichś środowisk religijnych na przykład. I to jest percepcja, którą otrzymaliśmy od nich. Czyli kupiliśmy, zostaliśmy przekonani, jakby została nam dana taka wersja rzeczywistości i ją przyjęliśmy. Teraz, żeby się rozwijać, żeby zmieniać coś w swoim życiu, jeżeli w ogóle chcesz coś zmienić w swoim życiu, warto by zobaczyć inną perspektywę na to samo życie innych ludzi. I po to jest między innymi czytanie. Cel autora tej książki, jak sam o sobie mówi, to jest tak. Napisałem tę książkę, aby podnieść na wyższy poziom zrozumienie tego, co zawsze uważałem za możliwe. Wykorzystywał tutaj we współpracy, bo opisuje też w tej książce, wykorzystywał badania, czyli naukę z Instytutem HeartMath Institute w Kalifornii, HMI, i własne doświadczenia, których ma sporo. Powiedział tu historię swoich przeżyć na bardzo głębokim poziomie. Zresztą polecam wam Joe Dispenza jak autora książek. Jest sporo filmów na temat tego, czym on się zajmuje. Ale tak naprawdę to, jeżeli oglądaliście moje jakieś wcześniejsze odcinki, to jest bardzo dużo z tego, co piszą autorzy o podświadomości, o tym, o czym pisał Napoleon Hill, że tak naprawdę, czy T. Harv Eker, że tu jest kwestia zmiany mentalu, przeprogramowania swojego umysłu. Tak, wiemy o tym, że podświadomość to jest 75% naszych decyzji życiowych.
5% tylko umysł świadomy, więc my jedziemy tak naprawdę, jedziemy w oczywiście potocznym języku na programach, na zachowaniach, które mamy wgrane, o których nawet często nie wiemy. Są oczywiście historie pokazujące bardzo duże transformacje ludzi. Jest piękna historia Anny, ale nie będę Wam opowiadał szczegóły, nie będę Wam odbierał tej przyjemności czytania, która poprzez przepracowanie, poprzez stres przeżyła mega załamanie i często takie załamanie, taki kryzys jest najlepszym momentem transformacji w życiu. Więc nawet jeżeli jesteś w sytuacji, która wygląda beznadziejnie, źle, nie podoba Ci się, to być może właśnie zbliżasz się do swojego momentu transformacji. To, co mnie bardzo ujęło w tej książce, to są te historie związane z chwilą teraźniejszą, o której pisze Joe Dispenza. To jest to, czego naucza Eckhart Tolle chociażby w swoich książkach, które obie też w poprzednich odcinkach opowiedziałem. Opowiedziałem o tych książkach, o potędze teraźniejszości i o nowej ziemi. To jest dokładnie to samo, pokazane z innej perspektywy, że jesteśmy czystą energią. Nauka to potwierdza. Atom, jaki znamy ze szkoły, w 99,9999% jest pustą przestrzenią, jest energią, jest wibracją, a atom jest podstawowym składnikiem budulcowym materii, więc wszystko, co materialne, jest de facto energią. W związku z tym ważne jest, żeby wiedzieć, że my również jesteśmy energią, ale to, że jesteśmy energią jako materia, to jest jedno. Natomiast to, że nasze myślenie, nasze uczucia, nasze stany emocjonalne również generują pewną formę energii, to jest w ogóle całkiem nowe odkrycie dla wielu ludzi. Twoje stany emocjonalne to są różne wibracje, różne częstotliwości. Na stronie właśnie 83 jest pokazane, jakie to są, tak? Różne wibracje, czyli różna częstotliwość, różne fale są przypisane różnym emocjom. Są wzniosłe emocje, są niższe emocje, błogość, wolność, miłość, radość, uznanie, wdzięczność. Idąc w dół, gniew, strach, wina, wstyd, cierpienie, ból, żądzę. To są zupełnie inne częstotliwości. I to ma znaczenie, bo my jesteśmy generatorem częstotliwości i tak jak mówi prawo przyciągania, tak jak mówi prawo wibracji, czy jakby tego nie nazywać, poprzez naszą wibrację, poprzez stany emocjonalne przyciągamy do swojego życia odpowiadające temu zdarzenia i osoby. Jak sobie zdamy sprawę, że pełna odpowiedzialność za nasze życie, za to, co robimy, wynika z tego, jak wibrujemy. Ale też bardzo ważne w tym rozdziale jest, jak marnujemy swoją energię. To jest kolejny taki piękny graf, który pokazuje nas i pokazuje przyszłość i przeszłość. I fajne wytłumaczenie jest tego, jak kreujemy swoją rzeczywistość. Oczywiście kreujemy ją w chwili teraźniejszej. Prognozujemy naszą przyszłość na podstawie skupiania się na przeszłości, na historiach. To, co przeżyliśmy. Jeżeli mamy bardzo dużo stanów emocjonalnych związanych z historią, to cały czas przypominając sobie, nie tylko wzmacniamy nasze połączenia nerwowe, ale też wysyłamy informacje, czego chcemy. Jeżeli skupiamy się na przeszłych doświadczeniach, złych doświadczeniach, cały czas je rozpamiętując, bo ktoś z rodziny powiedział coś na mnie tak, ktoś zachował się nie tak, jak chcemy, to wprowadzając się w stan emocjonalny, w stres, w depresję, w ciągłe rozpamiętywanie, emitujemy energię, która na przyszłość przyniesie nam te same doświadczenia. Będziemy to powtarzać. Jeżeli rozstajesz się z partnerem, z partnerką i masz tą historię z tą osobą cały czas w oparciu o negatywne emocje, o negatywne wspomnienia, to będziesz przyciągać takiego samego partnera, partnerkę do kolejnych doświadczeń, bo poprzez to rozpominanie, rozpamiętywanie, ty chcesz tego doświadczać. Ty nie wiesz o tym, podświadomość to twoja robi. Wibrujesz, szukasz, bardzo często jest tak, że ktoś się rozstał z kimś, bo ta osoba mu nie odpowiadała, bo ta była alkoholikiem, zdradzała, czy cośkolwiek. Wchodzi w nowy związek i jest taka sama osoba. To wynika z tego, że tamta lekcja nie została odebrana.
I my trwonimy bardzo dużo energii. Nie jesteśmy w chwili teraźniejszej, nie zajmujemy się swoim spokojem, swoim nową kreacją rzeczywistości na przyszłość. Roztrwaniamy naszą energię na rozpamiętywanie, bo to jest używanie energii. Rozpamiętywanie tego, co było, błędów, jakichś rzeczy, za które się wstydzimy. To jest utrata energii. I jednocześnie boimy się przyszłości, prognozując sobie, o, pewnie znowu będzie tak źle, a ja nie zasłużyłam, a ja nie zasłużyłem, tak? Roztrwaniamy energię na przyszłość i przeszłość i tak naprawdę nigdy nie jesteśmy w teraz. I tu dochodzimy do takiego momentu, kiedy Joe pokazuje bardzo proste narzędzia. Jak, zresztą o tym też Eckhart Tolle mówi, jak się zakotwiczyć w teraz. W jaki sposób wprowadzać się w stan. To jest tak jak z treningiem, jak trenujesz na siłowni, trenujesz bieganie, trenujesz pływanie, cokolwiek trenujesz, wymaga to pewnych powtórzeń. Na początku, bardzo często przy treningu są duże zakwasy, nie chce się, jest opór. I tak samo z treningiem uważności, z treningiem zmiany swoich programów, zmiany swoich podświadomych zachowań. Bardzo fajnie jest to opisane, jak przywoływać właśnie energię poprzez medytację. Ja wiem, niektórzy uważają, że a co to medytacja, a próbowałeś, próbowałaś? To też wymaga powtórzeń. Odzyskiwanie mocy. O tym piszę w tej książce Joe Dispenza. W jaki sposób odzyskiwać swoją moc i energię? Na koncentrowaniu się w chwili teraźniejszej i odłączaniu się, rozliczaniu się z wdzięcznością, z podziękowaniem za lekcje przeszłości. Zakotwiczanie się w teraz. Cokolwiek robisz, o tym tak jak mówię, pięknie Eckhart Tolle pisze w swoich nauczaniach. Teraz jest szczodrą chwilą obecną i zakotwiczenie się w tej sytuacji w chwili obecnej poprzez oddychanie, poprzez koncentrację na swoim ciele, czy choćby poprzez czytanie takich wspaniałych treści jak w tej książce, odwracasz uwagę od przeszłości i od przyszłości, od rozpamiętywania przeszłości i od przewidywania przyszłości. Dostrajasz się do nowej rzeczywistości kwantowej i o tym też mówi właśnie nauka, fizyka kwantowa. O tym opisują badania fal mózgu, pokazują w jaki sposób. Zresztą tutaj bardzo fajnie w tej książce są w załącznikach podane badania, gdzie badano fale mózgowe ludzi, którzy medytują, ludzi, którzy mają problemy ze swoją przeszłością, nie potrafią dokonać zmian. Są nawet testymoniale ludzi, którzy poprzez medytację, poprzez odłączanie się od tych historii z przeszłości doznawali uzdrowień, bo często choroby to są konflikty emocjonalne z przeszłości, które nie były rozwiązane. Więc sporo na temat badań fal mózgowych podczas medytacji, ponieważ Joe Dispenza prowadzi też warsztaty, warto o tym poczytać. I widzicie, dochodzimy do takiego momentu, o którym też pięknie pisze autor, o tak zwanych możliwościach i potencjałach. Tu z kolei super mi się uzupełnia z Vadimem Zelandem. Jest jeden z odcinków, polecam wam go. Vadim Zeland i Transurfing rzeczywistości. Bardzo, bardzo polecam wam zainteresować się tą lekturą. Wszystkimi książkami Vadima Zelanda i jego nauczaniem. Zresztą polecam też Marcina Prackiego, który jest tłumaczem książek, też jest szkoleniowcem, jest praktykiem w tym obszarze i wie bardzo dużo, bo stosuje transurfing. I to też często wychodzi z naszych rozmów. Zobaczcie, są jasnowidze, są przewidywacze, którzy opowiadają nam, co się wydarzy. Tak, jest na przykład pan Artur Jackowski, który, Boże, nie Artur, Krzysztof Jackowski. Artur to inny mój kolega. Krzysztof Jackowski jest jasnowidzem z ogromnym doświadczeniem, z ogromnymi sukcesami. Możecie go zresztą posłuchać. Ale tak jak ostatnio właśnie Marcin Pracki mi wytłumaczył, osoba, która ma jasno widzenie, czy dostrzega jakieś informacje, które mogą się wydarzyć, ona ma dostęp do informacji z jednego z wariantów. Znaczy to, że ona dostrzega taki wariant rzeczywistości, na przykład mówi, że będą wojny, że będzie coś, to ona widzi jeden z wariantów nieskończonej ilości twoich przyszłości, rzeczywistości.
tak działa przestrzeń, tak działa fizyka kwantowa, że ty tak naprawdę poprzez koncentrowanie się, skupianie się na danych historiach, na danych przyszłościach, słuchasz na przykład wróżki, wróża, słuchasz pana Jackowskiego, to zasilasz energetycznie kreację danej, wybranej rzeczywistości. To, że on ma takie wglądy i to widzi i przewiduje, on zresztą nigdy nie mówi, że tak na pewno będzie. On po prostu mówi to, co czuje, to, co widzi. To jest dostęp do jednego z wariantów, czyli to nie jest wariant, który może być twoim wariantem. I to jest ciekawe, bo o tym bardzo wyraźnie mówi nauka, mówią ci wszyscy nauczyciele. Jest piękne doświadczenie pokazujące, słuchajcie, w ogóle doświadczenie z generatorem zdarzeń losowych, ale związane ze zwierzętami. Czekajcie, 139. Pokazujące, jaka jest siła intencji. Ruch generatora zdarzeń losowych w eksperymencie René Peocha, Peocha, tak to jest napisane. I co tu jest namalowane? Są dwa obrazki. W pierwszym obrazku jest pewne pole, pewna przestrzeń, w której jest puszczony robot poruszający się losowo w różne strony. Tak jak taki odkurzacz automatyczny, który jeździ, odbija się od ścian i porusza się. Czyli zobaczcie, on losowo sobie chodzi, losowo decyduje, w którym kierunku iść. Także widać, że jego ruchy, tego robota na tej przestrzeni w jakimś tam czasie są mniej więcej równo rozłożone. On był wszędzie, tak, tu się gdzieś pojawiał, tu się pojawiał. I teraz co zrobiono w tym eksperymencie? W tym eksperymencie wpuszczono do tej przestrzeni, do tej klatki czy do tego miejsca świeżo wyklute kurczęta, które zobaczyły tego robota i potraktowały go jako swoją mamę. Zobaczyły kogoś, kto jest większy, kto się rusza i wdrukowało im się to, że to jest ktoś, za kim trzeba podążać. Automatycznie przyjęły tego robota jako swoją mamę. Okay? Takie było założenie. Po czym tego samego robota wpuszczono w tą samą przestrzeń, ale postawiono klatkę z kurczakami, które widziały tego robota. I zobaczcie, co się wydarzyło. Jak intencja kurczaków, które chciały bardzo do swojego robota mamy, spowodowała zmianę jego poruszania się po tej przestrzeni. Tylko poprzez intencje zwierzaczków robot przebywał częściej po tej stronie, tu się poruszał. Ten sam robot. To jest w ogóle potężne. To pokazuje, zresztą takich eksperymentów z losowymi generatorami, nawet z ludźmi. Były takie eksperymenty, ja chyba o nich mówiłem. Zrzucano losowo kulki, które leciały i omijały różne przeszkody, tak jak bilardowe kulki. I w momencie, kiedy poproszono ludzi, żeby się koncentrowali swoimi myślami, uczuciami, że te kulki mają się znaleźć po jednej stronie, to maszyna losowa częściej wyrzucała te kulki w tą stronę, gdzie ludzie się koncentrowali. To jest w ogóle niebywałe. Tak działa potęga naszej intencji. Tylko my to traktujemy jako wudu. To nie jest wudu, to jest nauka. Nieprawdopodobne. I teraz, jeżeli masz swoją intencję, to pokazuje też my jaką odpowiedzialność bierzemy za swój los. Bo jeżeli to zrozumiesz, to każdą myślą, emocją, swoim zachowaniem, słowem generujesz swoją rzeczywistość. Przyciągasz do siebie w ten sposób zdarzenia, ludzi, okoliczności, jakby składają życzenie w ten sposób. I teraz jeśli dojdziesz do tego i zrozumiesz, że poprzez zmianę intencji i poprzez wniosłe emocje, tutaj jest też fajne ćwiczenie pokazujące, jak to można zrobić, możesz sobie wyobrazić swoją czystą intencję i połączyć to ze wzniosłymi emocjami. Na przykład intencja myśli będzie taka, że chciałbym wykonywać pracę z dowolnego miejsca na świecie. Zarabiać tyle samo albo więcej. Kochać to, co robię. Tak? Być własnym szefem i kierownikiem i kierować własnym zespołem. Wzniosłe emocje, potęga, miłość do życia, wolność, wdzięczność.
Jeżeli połączysz umysł i swoje nowe wyobrażenie tego, co chcesz osiągnąć i kim się stać, z emocjami, które temu towarzyszą, właśnie wysłałeś nowe zamówienie do wszechświata. Dla mnie genialna sprawa jest też rozdział dotyczący centrów energetycznych. Bardzo mocna rzecz. A to jest a propos tego, co mówiłem, czyli 5% to jest nasz umysł świadomy, 95% to są świadome, czyli tak naprawdę całe nasze życie, wszystko, co mamy, odpowiadamy za to, co się dzieje poprzez podświadome, automatyczne zachowania, które można zmienić. Właśnie przed chwilą Wam podałem, w jaki sposób. Czysta intencja, wzniosłe emocje, to, co sobie wyobrażamy, to, co czujemy. Jeśli będziemy to powtarzać jak na treningu, będziemy kreować nową rzeczywistość. Natomiast jeszcze jest bardzo fajnie opisany temat centrów energetycznych, inaczej czakramów. Bardzo ciekawy temat w ogóle, ja też się zagłębiałem w to. Okazuje się, że te centra energetyczne, one są powiązane z naszymi narządami, ale też dla przykładu, trzy pierwsze centra energetyczne u podstawy to są centra energetyczne odpowiedzialne za kreację w materii i poblokowane tam emocje nie tylko powodują, że ciężko nam idzie w materii, ciężko nam idzie wykreować coś nowego, ale mamy problemy w relacji, mamy problemy w obszarze seksualności właśnie poprzez te blokady. A to są emocje, to są często rzeczy, zresztą fajnie tu jest pokazane, na której tej stronie, które emocje towarzyszą którym blokadą. W ogóle przepływ energetyczny, też pewnie słyszeliście, może słuchacze moich książek i tych obszarów, w których ja się poruszam, słyszeli pewnie o kundalini, o energii życiowej. Też Joe Dispenza opisuje fajnie w sposób naukowy, jak to wygląda, ten przepływ energii, jak jest związany z poszczególnymi organami, czym jest kręgosłup z rdzeniem kręgowym, mózg. Są też doświadczenia, jak można doświadczać i samemu sobie uruchamiać przepływ energii, to odczuwać. Tu znajdziecie w tej książce, jak to zrobić. Mega. I teraz na przykład, jak zatrzymuje się energia, tak? Jak zatrzymuje się energia? Otóż uzależnienie od seksu, niepokój na tle seksualnym, brak pewności siebie, trauma w wyniku molestowania, na przykład to są blokady tej pierwszej czakry u spodu, tej podstawy. Poczucie winy, wstyd, ból, poczucie bycia niegodnym. Znęcanie się, brak, kolejne. Rywalizacja, kontrola, niecierpliwość, ego, zadufanie w sobie. Blokada trzech pierwszych czakr. Jeżeli nie ma przepływu energii, bardzo ciężko jest wygenerować kreację rzeczywistości. Więc tu też jest ćwiczenie, które pokazuje, w jaki sposób odblokowywać te czakramy i dlaczego to jest bardzo ważne. Ok? Czyli jak działają centra energetyczne? To już Wam opisałem. Co jeszcze? Blokady. Jakie blokady mamy, jakie emocje, jakie myśli są blokujące właśnie te centra? Kolejny rozdział piękny to jest przeprogramowanie ciała na nowy umysł. Jak stworzyć ciało? Właściwie ciało jest porównane tutaj do magnesu. I w jaki sposób uruchomić prawidłowe działanie tego torusa w naszym ciele, tego magnesu. Medytacja poprzez zaciskanie mięśni w rdzeniu. Mięśni w rdzeniach w celu poruszenia płynu mózgowo-rdzeniowego. To jest w ogóle ciekawa historia, że możesz poprzez mięśnie, poprzez odpowiedni sposób medytowania poruszyć energię w swoim ciele i odbudować ten swój torus. Tak zwana tuba prany, czyli przepływ energii od dołu do góry, która pozwoli Wam doświadczać wzniosłych emocji i zmienić po prostu kreację swojego życia. Tak, ja wiem, że to może dla niektórych brzmieć jak wudu, ale spróbujcie. Nieprawdopodobna rzecz. Oczywiście są też studia przypadków związanych z tym. On ma mnóstwo studentów, którzy to przeżyli. Jest też bardzo fajny rozdział związany z inteligencją serca, koherencją serca i umysłu. I na koniec jeszcze Wam tylko powiem, jest bardzo fajny rozdział mówiący o tworzeniu filmu swoich marzeń. Bo pewnie słyszeliśmy o tym, żeby budować sobie tablicę marzeń, robić zdjęcia,
siebie w jakiejś okoliczności, w jakimś miejscu na planecie, z jakimiś dobrami, które chcemy osiągać. Tu jest troszkę więcej, dlatego że Joe Dispenza tłumaczy, jak tworzyć, daje narzędzia, jak stworzyć swój własny film mentalny, w którym siebie obsadzisz w roli głównej i uruchomisz mocniejszy proces kreacji nowej rzeczywistości. O, i tyle. Fajnie mi się dzisiaj opowiadało, trochę się stęskniłem. Pamiętajcie, Joe Dispenza, Twoje nadprzyrodzone zdolności. Bardzo fajna książka. Kolejne już czekają, mam tam jego efekt placebo, są książki związane z oddychaniem. No, jest tego sporo. Muszę Wam powiedzieć, że dużo czytam, ale muszę mieć potrzebę taką, żeby do Was mówić. Jeśli Wam się to podoba, co robię, to poproszę o łapki w górę. Poproszę też o komentarze i o subskrypcję, bo jest coraz więcej subskrybentów, za co jestem bardzo wdzięczny. Robię to z miłości do tego, co robię. Po prostu lubię się tym dzielić z Wami. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej lektury i do zobaczenia w następnym odcinku.